Hej, co tam porabiacie? Co, chcecie oglądać kolejną część? Kolejny odcineczek? Jedziemy! Pani, na wodzie kołyszą się ciała i przewrócone łodzie. Wygląda na to, że mieszkańcy wsi próbowali uciec na drugi brzeg rozlewiska, ale zaatakowały ich żyrytwy. Możemy spróbować wyłowić dobytek tych nieszczęśników, ale trzeba liczyć się z tym, że ruch na brzegu zwróci uwagę potworów. No sorry. Ale jednostek to my za dużo mamy. Proszę mi wybaczyć. Ale jednak pieniążki są ważniejsze. Dobrze. A co to? Nie, napraw most. Da się inną drogą przejść? Pewnie tak. Dobra. Tylko, że my czyścimy wszystko, to pewnie się tam zaraz pojawimy. Natomiast pozbierajmy sobie. Foltest Pantemerii? Nilfgaardczycy wkroczyli. Nakazują ogólnie wycofanie na Temerię i Bruggę. Najkrótszymi drogami. Z czarnymi nie walczyć, chyba że w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Miasta, do których podejdą, powinny pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów. Okej. Okay. Jakieś ruiny są elfickie. Natomiast my możemy od razu pyknąć walkę. Cia. Bitwa standardowa. Nuda. No. Dobra. Pyk. No tak będzie. Też Gaskona mogłem zmienić. Ale to nieważne. Dobra, wyrzucić można. Lewa, Trochę prawa, skrzywiłem, lewa, bo powinienem prawa, tego lewa. psiaka rzucić, ale dobra. Nie będzie. W kółko to samo. Strzelmy sobie. I problem. Trzeba było słuchać mojej baby. Piesio trzeba zaupgradeować, da się na pewno. A Boże, zakusiłem. Dobrze, że tego mniejszego. Natomiast gdzie jest pies? Fafik? Heidauer? Dziękuję. W te żniwa miast żyta czarnik Dobra. będzie kosić. I teraz tak, złote karty już tu wszystkie są. Niestety. Więc teraz tak. Rzuciłbym Gascona, który jest taki sobie. Załatwmy to szybko i Heidauer boleśnie. wyskakuje dzięki temu. Werbista nam dorzuca jednostki. Chęci są, a No i jości, no Liryjski. moty cisną. Okej. Myślę, że można pasować. O Boże, zjadło się. Coś nie poszło. Gościowi. Natomiast Heidauer ma 14, znaczy 10 punktów. 14. Nie jest źle. Przydałby się Werbica 1. Ja bym po niego sobie pofiszował. Jest. I w zasadzie to tyle. Dziękuję. Niech będzie. Marnuje się w Werbica, wojsku. mam jeszcze 5 kart do ciągnięcia, także tutaj nie. Oj, mogłem nawet jeszcze sobie upgrade'nąć. Zeżar coś Heidauer. Coś na grubo widzę. Natomiast niech on sobie dla jeźdźcy niech sobie dorzuci. Pragnę zauważyć, że dwie jednostki wyciąga taki właśnie werbiski, to jest masakra. Dobra, niech będzie Mandragora. Arbalest, na twój rozkaz. Co on robi? To będzie błąd.
bo w zasadzie już ta jednostka, ten kundel nie będzie strzelał. A przynajmniej tak było w wersji recenzenckiej. Mam nadzieję, że on będzie zawsze próbował znaleźć cel. Niestety nie, a szkoda. Dwie karty możemy dociągnąć. Pancerz ich nie uratuje. 80 punktów do przebicia. Ciężko, co? Bardzo ciężko. O ty dziadu. W razie popadu i skonsultuj się ze znachorem lub uzdrowicielką. Daj jedno pancerza. Ciebie. Na jednostkę. Komu by tu dać pancerz? Bo ja nie. Czy my jeszcze jakąś kartę potrzebujemy zboostować? To jest obojętne. Koniec tury. Xavier się już nam nie przyda w ogóle. A szkoda, no kurde, powiem, że załatwił nas troszeczkę tamtym ruchem. No ale cóż. Ale niech się leją między sobą. Super nuta. Ale to jest przygięcie. Kompania, naprzód, marsz! To nic nie dało. Absolutnie. I troszeczkę oberwał. No tak troszeczkę dostajemy w wypalka. No i chyba pas będzie. Ma przewagę, ten Hightower trochę tutaj namieszał, ale mam nadzieję, że to jest... nie przeszkodzi nam pas. Dobra, nie rzucamy tego co wiele. Dobra, wygramy to raczej powinniśmy. Chyba nie wydarzy nic. Nastyk, dziękuję. Ciekawe jak ta Izabel strzela. Izabel. Dobra, wybieramy sobie nasze suweniry. No pięknie, pięknie. Słyszycie te dźwięki? Znowu zbieramy kolejne zabawki. Tak, na pewno coś to jest. Na 100%. To są te tereny świątynne. Tak. To się jeszcze mieni jakoś dziwnie. Co to jest? Pani! Na dnie rozlewiska pobłyskuje złoto. Na nich chybi jakieś skarby z dawnych elfich czasów. Można by je spróbować wyłowić. Ale trzeba przygotować się na możliwość strat w ludziach. Te wody nie należą do bezpiecznych. Taka dola żołnierza. Nadstawić karku, spróbujmy wyciągnąć skarby. Niech Barnaba przysposobi jakiś wynalazek, który możliwy wyciągnąć skarby bez narażenia ludzi. Narażenia życia, okej. To jest spoko. Fair deal. Może być. Nie jest najgorzej. Żyjemy dalej z tematem. Fiu. Bokiem? Jak to tam się dostać? A to są puzzle. To zaraz, chwileczkę, Elżuniu. A jeszcze skrzynkę widzę. Biorę skrzynkę. Jestem pazerny na skrzynki. Rozpocznij walkę, jedziemy. Okejkę. Dobra, misiaki. Liryjski... U mnie. Co to jest? Wąpierz.
Otwórz dwa egzemplarze jednostki na przekażę tury, wykradnij jeden punkt siły losowemu wrogowi. Bardzo dobrze. Głupie to. Bierzemy sobie Heilwera. Niech to tam leje. Wampir. Jak to trzepie? Weź ty się ode mnie odczep, dziadulu. Boli, kurde. To tak powiem szczerze, że bardzo. Kanistry. Bio! No tu lubi o. Dobra. Boże, Bożenko. Wtedliwa miastrzyta, czarnik będziemy kosić. Hightower kolejny raz zupgradowany, bardzo dobrze. No, szkoda, że zginie nam Kundalidzic. Ale życie. Dobra. I teraz tak, misiaki. Chęci są, a joście! Kolejnego sobie wrzucimy, Lyryjskiego. On się nabustował, no bo... Mam nadzieję, że nie spasuje Wajza. Okej. Okay. Dobra, już mnie tak nie bije. Hightower i to będzie przykoksiony pies. Marnuje się w wojsku. Damy radę. Jak spasuje, to nie będzie tak źle. Ale dobrze, że strzeli sobie? Czy to zadziała tak? Strzeli czy nie? Jestem bardzo ciekaw. Lewa, dobra, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Ale leją. Nie, kuźwa, nie, zabrał mi to. Jezus Maria, jakie to mocne. Ups. No to skoro się tak bawimy, to Hightowera sobie zboostujemy totalnie. Nie wiem, czy tego Lyryjskiego bym nie zrobił. A z drugiej strony... Niech tak będzie. Tyk. Nikt nie ucieknie! Lejemy kogo? Niech tego... Co to jest? Wybranego rannego brązowego wroga, no to... Kradniemy go. Okej, okay, chociaż... jeszcze w razie poparzeń skonsultuj się ze zmarłym lub uzdrowicielką. Ile mamy kart? 10. Niech będą... brązowe karty. Wskaż mi cel. Dziadu to gin. A co to jest? Wykradnij wszystkim wrogom w wybranym rzędzie jeden punkt siły. Tym. O, proszę bardzo. Dziękuję, koniec tury. Chyba ich ograliśmy. Hightower z 19. Łe. No, dawaj. Co za pałant. Złamany. Ja rzucę. Mam tak dużo jednostek. I pasuj to. Pierwszy raz widzę, żeby on tak długo grał. No i pasi to. Ja też. Dziękuję, dobranoc. Ładnie poszło. Dobrze. Druga tura. Druga runda znaczy się. Zależamy go na 2-0. Ależ oczywiście, że tak. Nie chcę go skona.
Dobrze. No to robimy tak. Dobieramy sobie, kogo tam chcemy. Może być... Może być cokolwiek. Przyda się. No, w kółko to samo. To będzie zaraz mocno. Patrzcie na te combo. Jak rozkażesz? Piękna sprawa. Spiprzyłem to. Jej wysokość wie co robi. Bardzo to spieprzyłem. Mogłem tego rzuta właśnie, dokładnie tak. To są worki. Od zasiewów do żniwnika. Ty tak na poważnie? Dzisiaj wysypujesz mi się z wszystkich kart, jakie mam. Dramat, nie? Dobra. Ja nie wiem, jak on w ogóle ma to teraz wygrać. Nie, dociągnie sobie karty, co za łajza. Ale brzydał. Otwórzmy tą nową kartę. Mam jakiś bibelot? Mam. No dobra, to robimy tak. Łe. On obrywa bardzo dobrze. Tego głupie wampirki dostały. No co? To jest który? Pierdziel. Piękny. Misiaczku kochany. Dobra. Trzeba było słuchać mojej baby. Słuchać baby? No dziadu. Gin, pas. Tyle. Ty masz. Easy giereczka. Okej. Dobra, no to zbieramy sobie łupy standardowo. Mamy jakąś skrzynię, w niej będzie co? Żagnica, ale fajna. W wincie mamy ją. Hihi, odbierz. Bardzo dobrze, odbieramy. Bieramy sobie złotko. Coś tu jeszcze jest? Jak w ogóle wygląda mapa? Tutaj poradziliśmy. Tu można było przejść. Puzzle. Chyba... Wow, a tutaj w ogóle jakieś moczary są. To zaraz tam się przyjdziemy, na pewno. Nie umieszkam się. No i teraz puzzle, ciekawe jak pójdą. Dobra. Więc tak, mamy Archespora, którego musimy uwalić. Wszystkie cztery. One uciekają, jeżeli siła jest parzysta, to one uciekają dalej. Zróbmy tak. Wskaż mi cel. Dobra. Rzućmy sobie Arbalest, na twój rozkaz. Dobrze. Teraz tak, jak walniemy... Raz, dwa, cztery. To nie będzie tak, jak chcemy. Pancerz ich nie uratuje. Koniecznie trzeba uleczyć naszego liryjskiego kusznika. Pasować. I teraz tak. Jak walniemy mu za 3, to będzie spoko. Spłonął Archespor. Za 4, akurat idealnie. Wystarczy jeden strzał. Oszu. Puzzle są spoko. Zbieramy. Zbieramy suweniry, gadżety. Co to jest? Prędko...
Precz za mną, nie ma przejścia, fajnie, zajebiście. Cokolwiek, kurde, to znaczy, lecimy dalej. Ale tam śmierdzi, ja pierdzielę, widzicie, kurde, ile muszysk? Fuj, bierzecie sobie te muszyska w takim lesie, w takiej dżungli, kurde? W syfie? Ja dziękuję. W ogóle wsadzilibyście nogę tam, kurde, do takiego bajora? Liryjczycy stanęli na rozstajach. Mewy naradzała się ze zwiadowcami, którą ścieżkę obrać, kiedy jeden z piechurów osunął się bez zmysłów na błotnistą ziemię. Kompani natychmiast zaczęli go cucić, ale bez skutku. Mewę wezwała medyka. Ten osłuchał omdlałego piechura, zbadał mu tętno, wreszcie zajrzał do ust. Po czym zerwał się jak oparzony i cofnął o kilka kroków. Co jest? Co z nim? Spytała królowa. Tyfus egzantematicus, pani. Odparł medyk, wycierając dłonie nasączonym spirytusem bandażem. Dur plamisty. To zaraźliwe? Bardzo. Ale jeszcze nie teraz. Plamienie występuje na razie tylko w jamie ustnej, ale jutro pojawią się wybroczyny na całym ciele. Wtedy choroba staje się zakaźna. Rozumiem. Jest na to jakieś lekarstwo? Medyk bezradnie rozłożył ręce. Całe szczęście tam, gdzie nauka była bezradna, pomóc mogła jeszcze magia. Mewę czym prędzej zawołała więc do siebie Izbel. Dur, nie ma wątpliwości. Powiedziała uzdrowicielka. Istnieje pewne zaklęcie, które mogłoby pomóc. Oczyszczenie Weigla. Ale jego przygotowanie jest czasochłonne i kosztowne. Zapłać. Koszty nie mają znaczenia. Powiedziała Mewę. Bierz się do pracy. Izbel kupiła u miejscowej zielarki najrzadsze i najcenniejsze zioła. Kwiat paproci, korzeń mandragory, ziarna żywokostu. Potem wyciągnęła z tobołka naczynia o fantazyjnych kształtach. Rozdzielacze, retorty, alembiki. Zabulgotały kolorowe płyny, zaświszczała para. Wreszcie do kolby skapnęło kilka kropel gęstej cieczy. Izbel wyszeptała słowa inkantacji i podała choremu remedium. Gorączka i dreszcze ustąpiły już po chwili, a pozostałe symptomy po kilku godzinach. Mewę ruszała w dalszą drogę z lżejszym mieszkiem i poczuciem ulgi. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, morale podniosły się, uratowaliśmy żołnierzy, pewnie by poginęli biedni. O! Patrzcie. Przepraszam. Kichłem, przepraszam. O. To kraina potworów. Ludzie są tu tylko gośćmi. Mówisz? A może zmiksujmy ją trochę? Uważaj na pijawki, pani. Wpełzają pod ubra... Nilfgaard, wyście dobra, pani. Jadła nie zabieracie. Weźcie to, elfia rycina. O! Tu? Gdzie się dzieje? Zaraz sprawdzimy, żeby nie było przypału. Oczywiście, że tam idziemy. Uwaga, a, opłacało się tu przyjść. Skrzyneczka! Co w skrzyneczce? Ojej, Reinar! Bardzo dobrze. Grzymy dalej. Dobrze, wróciliśmy. Widać, że tutaj mamy zasmuconego kupca. Zaraz go ogarniemy. Ciekawe, co tam dalej jest. 21 typa. Złoto, fajnie. Dalej. Wasza wysokość, kupiec imieniem Wenslaw, rodem z Mariboru, prosi was o posłuchanie. Konie z jego zaprzęgu zdechły na jakąś dziwną chorobę, przez co utknął na bagnach wraz z wozem pełnym towaru. Jest gotów sprzedać cały ładunek po okazyjnej cenie, byle tylko zmniejszyć straty i wyrwać się wreszcie z Angren.
Co wy na to? Może sprzedajmy ten towar. W sensie kupmy. Dobra. Co my tu dalej mamy? Jakaś wyrwa jest w palisadzie. O! Czuję, że tu będzie jakaś bitka. Co prawda zbieramy znajdźki jakieś, ale ja tutaj przeczuwam coś dużego. Zaraz Kejran będzie. Będziemy się lali z Kejranem? Nie zdziwię się, szczerze powiedziawszy. Bagna? Wiedźminie 2 chyba były. Nie? Zaraz się... Nie ma Kejrana. Istnieje na północ od elfich ruin, zwanych przez Bierażami. Cwaniaczki. No dobra, ale przechodzimy obok jeszcze znajdźków. No i przejdźmy te puzzle. Przejdźmy te puzzle, o! Przesuń mewę do rzędu dalekiego zasięgu przeciwnika. Co to znaczy? To jest mewę. Na koniec każdej tury, jeżeli w rzędzie przed tą jednostką nie ma ulewnego deszczu, przenieś ją do tego rzędu i stwórz lirskiego kusznika. Co mam zrobić? Dobra, powiedzmy. Liria! Dobra. Koniec. Przed tą jednostką nie ma ulewnego deszczu, przenieś ją do tego rzędu i stwórz... Naprzód po zwycięstwo! Co mi się daje? Przenieś babę wodną do niższego rzędu. Do wyższego, do niższego. Wolę proce. Łatwiej ukryć. Czy ja dobrze to robię? Chyba tak. Wystarczy jeden strzał. Koniec tury, ładnie. Teraz tak. A rzućmy sobie. Przenieś babę wodną do wyższego rzędu. Dobrze. Znisz babę wodną. No chyba mamy to. Wskaż mi cel. Dziękuję. Arbalest, na twój rozkaz. Koniec tury? Zrobione. Jakie to banalne było. Takie łatwe, a jak cieszy. Dobra, zbieramy. Zbieramy surowce. Udało się. Co to jest? Nie da się tam wejść. No szkoda. Szkoda, wyglądało jakby można było w tej jamie coś jeszcze wykombinować. No ale niestety. Dobra. Myślę, że to jest koniec tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Czytam komentarze, pamiętajcie o tym, że czytam, jeszcze raz czytam. Sprawia mi wielki fan. A poza tym, jak wam się podobają te kryzysy o tu. Fajne? Do następnego. Trzymajcie się. Dzięki.